Halo, halo, jesteś tam? Pewnie gdzieś w kuchni, może w salonie na kanapie, a może przy biurku. A może spacerujesz, bo nowe technologie na to właśnie nam pozwalają. Potrzebuję chwili twojego skupienia. Potrzebuję, żebyś usiadła wygodnie. Potrzebuję, żebyś na chwilę zamknął albo zamknęła oczy. Wziął dwa głębokie oddechy. A teraz pomyśl proszę o sobie, która jest ci bliska. Pomyśl o kimś, kto jest dla ciebie ważny. Masz już taką osobę przed oczami? To teraz zastanów się proszę, kiedy ostatni raz mieliście taką rozmowę, w której poczułeś się zrozumiany, w której zaufanie do tej osoby wzrosło, w której wasza relacja się umocniła. Zastanów się, kiedy ostatni raz ta twoja bliska i ważna osoba usłyszała od ciebie: kocham cię. A kiedy usłyszała: jesteś dla mnie ważny, ważna? Ja się zajmuję zawodowo rozmawianiem z ludźmi i rozmawiam na różne tematy, również na temat bliskich relacji. I najczęściej, jak rozmawiamy o tym, jak te relacje tworzyć i jak budować nasze zaufanie, to słyszę: nie ma na to czasu. Jest XXI wiek, jest gonitwa, jest mnóstwo zadań, są deadline'y. Na nic nam nie starcza czasu, a na rozmowę to już zupełnie. I ja się częściowo z tym zgodzę, bo też jestem mieszkańcem XXI wieku, też mam deadline'y, też mam zadania, też się z czymś nie wyrabiam. Natomiast nie zgodzę się z tym, że nie mamy czasu na to, żeby okazać naszym bliskim, jak bardzo są dla nas ważni. Żeby powiedzieć komuś: kocham cię, potrzebujemy jedynie 1,5 sekundy. Żeby powiedzieć komuś: jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna, potrzebujemy 2 sekundy. I ja słyszałam tak wiele razy, że nie mamy czasu na rozmowę, że naprawdę usiadłam i zmierzyłam. Wzięłam stoper i okazało się, że to naprawdę nie potrzeba nie wiadomo jak dużego czasu, bo nie chodzi nam o ilość, tylko chodzi nam o jakość wymiany, jaką mamy z drugim człowiekiem w XXI wieku. Ja się nazywam Lucyna Kicińska i jestem znana z tego, że mówię, a mnie nie widać, więc teraz mamy możliwość, że widzicie, jak ja wyglądam. Mnie słychać, a nie widać, dlatego że ja od 16 lat zajmuję się pomocą telefoniczną i online osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Ja się zajmuję tym, żeby mówić do osób, słuchać osób, które potrzebują rozmowy. Tworzę, superwizuję, szkolę, organizuję działanie największych polskich telefonów zaufania. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to rozmowy. Rozmawiam z dziećmi, rozmawiam z nastolatkami, rozmawiam z rodzicami, rozmawiam z osobami dorosłymi, rozmawiam z osobami, które mają trudności w przezwyciężeniu kłopotów w pracy, które mają kłopoty rodzinne, które mają kłopoty w budowaniu relacji rówieśniczych, rozmawiam z osobami, które są uzależnione, rozmawiam z osobami, które mówią: ja nie mam już siły żyć. Rozmawiam z osobami, którym trudno jest poradzić sobie z żałobą, ze stratą bliskich osób. I słyszę od tych osób, jak rozmowa jest im potrzebna, jak daje im ulgę, jak daje im poczucie, że nie są już sami. Ale słyszę też, że tych rozmów w bliskich związkach nie mają. Słyszę o tym, że czują się jakby ich bliscy, osoby z ich otoczenia położyły sobie na oczach dłonie, jakby zasłoniły kompletnie pole widzenia. Słyszę o tym, że moi rozmówcy czują się zupełnie nieusłyszani, niewysłuchani. Mówią o tym, że czują się tak, jakby ktoś położył sobie na uszach dwie ręce. I wreszcie słyszę o tym, że kiedy mówią o swoich problemach, kiedy je pokazują, to spotykają się ze ścianą milczenia. Ale słyszę też czasem o tym, że jest coś gorszego niż milczenie. To są te wszystkie dobre rady. Weź się w garść, nie przesadzaj, skup się na czymś innym. Jak dorośniesz, to będziesz miał prawdziwe problemy. Źle o tym wszystkim myślisz, za bardzo to przeżywasz. Bo rzeczywiście słowa mogą być bardzo, ale to bardzo raniące. Ale ja wierzę, że my wszyscy mamy możliwość komunikowania się, wspierania, rozmawiania i tworzenia relacji i bliskich związków. To, że nie potrafimy się porozumieć, to nie znaczy, że nie mamy takiej możliwości, że nie mamy takiego dostępu do kawałka siebie. I ja wiem, że wiele osób, z którymi rozmawiam, ma w swoim otoczeniu osoby, które mają dobre intencje.
ale jak wiecie, dobrymi intencjami jest wybrukowane piekło. Więc ja wam chciałam powiedzieć o tym, w jaki sposób rozmawiają konsultanci telefonów zaufania, żebyście mogli wziąć z tego naszego warsztatu pracy coś dla siebie, a być może żebyście mogli przekonać się, że idziecie w dobrym kierunku. Bo pamiętajcie, że umiejętność rozmowy to nie jest umiejętność dana raz na zawsze. To jest umiejętność, którą cały czas tworzymy, którą cały czas rozwijamy. Pierwsza sprawa. Jak rozmawiają konsultanci telefonów zaufania? Jesteśmy skupieni w 100% na naszych rozmówcach. Nigdy na dyżurze nie zajmuję się odpisywaniem na SMS-y, nie gram na tej komórce, nie zerkam na to, co się dzieje w internecie, nie robię sobie herbaty, nie gotuję zupy, nie robię różnych rzeczy, o których słyszę później w rozmowach, że no, ktoś mnie nie wysłuchał, bo ważniejsza była komórka, ważniejsze były wiadomości, ważniejszy był kolejny mail z pracy. Druga sprawa to to, że nigdy nie daję gotowych rad i rozwiązań. Nie doradzam, nie mówię, jak rozwiązać jakieś problemy. Towarzyszę. Jestem z tą osobą, która zdobywa siłę do tego, żeby pokonać swój problem. Jestem od tego, żeby rozwiązanie, do którego dojdziemy, było faktycznie uchwytne i żeby ono było w ogóle wykonalne i żeby było dopasowane do tego, co rozmówca zgłosił. Natomiast nie mówię, zrób tak, a tak, bo ja wiem lepiej. Nie jestem chodzącą encyklopedią i nie jestem też ekspertem od twojego życia. Mogę mniej lub gorzej radzić sobie tylko ze swoim życiem. Trzecia sprawa. Akceptujemy i normalizujemy brak gotowości osób, z którymi rozmawiamy, do rozmów. Bo to, że ktoś zadzwoni do telefonu zaufania, to nie znaczy, że jest gotowy, żeby się odezwać. To nie znaczy, że jest gotowy po tym, jak trochę opowie o swoim życiu, żeby zacząć je zmieniać. Bardzo często osoby, które zaczynają rozmawiać, wchodzą na tą ścieżkę i tą drogę rozmawiania, myślą sobie od razu, że każda rozmowa będzie miała ogromne znaczenie, będzie przełomowa, będzie wiele wnosiła. Tak nie jest. Może być tak, że będziemy budować do siebie zaufanie. Może być tak, że będziemy budowali do siebie, że będziemy się domyślali, czego druga osoba potrzebuje, że będziemy się zastanawiali wspólnie, co zrobić. To nie musi być jedna rozmowa. To może być szereg rozmów. Tak pracują konsultanci. Jesteśmy gotowi rozmawiać tak długo, jak będzie potrzebował nasz rozmówca i w tym momencie, w którym będzie potrzebował nasz rozmówca. Omijamy też całą masę RAF, takich miejsc w rozmowie, takich sformułowań czy takich założeń, które mogą nam tą rozmowę bardzo utrudniać. Pierwsza sprawa to są uniwersalne określenia, uniwersalne wartości. Możemy się na to złapać, ponieważ no, myślimy sobie, uniwersalna wartość, każdy przecież wie, co to jest. To teraz się zastanów, czym jest dla ciebie uniwersalna wartość. Bo dla mnie to jest prawda, piękno, dobro. Dla ciebie to może być rodzina, spokój, zdrowie, rozwój, harmonia, akceptacja. Widzicie, ile mamy uniwersalnych wartości? O czym będziemy rozmawiać? Musimy to sprawdzić. I tak jak widzicie na tym obrazku Jarka Kozłowskiego, rodzice mówią o tym, że przekazują swojemu synowi uniwersalne wartości. I trudno im tego odmówić, bo wartość liczby pi to jest uniwersalna wartość, ale niekoniecznie ta, o którą chodzi nam w wychowaniu. Musimy sobie ustalić wspólny słownik dla danego określenia. Musimy wiedzieć, czego druga osoba oczekuje, co ma na myśli, żebyśmy się nie złapali w pułapkę tego, że wiemy, o czym rozmawiamy. Druga sprawa. Druga rafa. Konsultanci starają się i robią wszystko, żeby nie używać słowa dlaczego. Ja wiem, że można zapytać, tak zadać pytanie, tak sformułować je, żeby słowo dlaczego było zupełnie słowem neutralnym. Natomiast słowo dlaczego niesie ze sobą konotację negatywną. Niesie ze sobą nutkę oskarżenia, nutkę tego, że ja oczekuję, że ty wiesz, dlaczego się tak zachowujesz. No przecież na ogół, jak robimy jakieś rzeczy, co do których możemy powiedzieć, że nie są najmądrzejsze, to trudno jest nam potem powiedzieć, no dlaczego się tak zachowałaś. Zachęcam do tego, żeby korzystać z pięknego języka polskiego, który jest ogromnie plastycznym językiem i żeby o nim mówić dlaczego, tylko żeby mówić z jakiego powodu, co mogło sprawić. I to jest łatwiejsze do odpowiedzenia, bo zaprasza do rozmowy, zaprasza do zastanawiania się, a nie do powiedzenia dlaczego tak czujesz. To są naprawdę często pytania, na które odpowiedzieć nie jesteśmy w stanie. Trzecia sprawa to to, że konsultanci nie mają takiego założenia, że są emocje dobre i złe i że są takie emocje, o których rozmawiać nie można, a nawet jeżeli one się pojawią, to że trzeba natychmiast je zapudrować, obsypać brokatem i lukrem, żeby komuś nie było już przykro, żeby nie rozpaczał, żeby nie odczuwał złości. Emocje są wszystkie dobre. Emocje są drogowskazem. Oczywiście są emocje, które są trudniejsze, mniej przyjemne w przeżyciu, natomiast wszystkie są nam potrzebne.
Sposobem na poradzenie sobie z każdą emocją jest to, że po prostu komuś towarzyszymy, a nie mówimy mu, no już się nie smuć, uśmiechnij się. Nie zagadujemy tych emocji, tylko przez to, że trwamy razem z tą osobą, że z nią jesteśmy, uwalniamy tą emocję, bo emocja jest na chwilę. Ona nie jest na całe życie. Ona sama przeminie, a możemy, będąc drugą osobą, pomóc jej w poradzeniu sobie z tą emocją. I teraz słuchajcie, ja się zajmuję tymi szkoleniami bardzo, bardzo długo. I ja wiem, że teoria to jedno, a praktyka to drugie. I wiem, jak trudno jest złożyć język na taki nowy sposób rozmawiania, jakim jest to rozmawianie jak konsultanci telefonów zaufania. Więc zachęcam was teraz do takiego zastanowienia się praktycznego, może nawet powiedzenia na głos. Po pierwsze, zachęcam was do tego, żebyście zaczęli mówić o konkretnych sytuacjach. Nie, że bo ty zawsze, a ty nigdy. Tylko powiedzcie o tym, co się dzieje tu i teraz. Dawno nie rozmawialiśmy i mi tego bardzo brakuje. Druga sprawa, bardzo zachęcam do tego, żeby mówić o swoich uczuciach. Cieszę się, że spędzamy razem czas. Ja wiem, że wam się wydaje, że to jest oczywiste, ale oczywiste jest tylko to, co powiemy na głos i co powiemy na głos wiele razy. Dlatego ja dużo mówię. Druga rzecz w rozmawianiu o emocjach. Dobrze, że jesteś. Możecie znowu powiedzieć, to jest oczywiste. Oczywiste będzie, jak to dotrze do osoby, co do której myślicie, że dobrze, że z wami jest. Jesteś dla mnie bardzo ważną osobą. Trzecia sprawa, to pytajcie, jak się dzisiaj masz? Bardzo często, kiedy myślimy o tym, jak zapytać osobę nam bliską o jej nastrój, to pada pytanie, czy wszystko u ciebie okej? I to nie jest dobre pytanie, bo wyobraźcie sobie, że nie jest okej. I jak myślicie, łatwo będzie zaprzeczyć? Łatwo będzie powiedzieć, nie, wiesz, jak już pytasz, to chciałam powiedzieć, że u mnie bardzo słabo? Nie, nie będzie to proste. Dajcie przestrzeń na to, żeby ktoś wam powiedział, u mnie wszystko okej, ale żeby też powiedział, no dzisiaj u mnie nie najlepiej. W pytaniach warto też pamiętać, że nie musimy być taką encyklopedią pytań i zadawać te pytania i się zastanawiać, co jeszcze mogłoby być tematem ważnym. Zapytajmy po prostu o to, czy jest dla ciebie coś ważnego, o czym my jeszcze nie rozmawiamy. Nie jest tak, że my musimy mieć, skoro zaczynamy rozmowę, że my musimy mieć taką pełną odpowiedzialność za tą rozmowę. Zapytajmy, czy jest coś, o co ja cię jeszcze nie zapytam, czy jest coś, o czym ty byś mi może chciał powiedzieć. I trzecia sprawa. W tym pytaniu zachęcam was do tego, żebyście pytali siebie samych, ale pytali też sobie bliskie osoby, czy już dzisiaj przeżyłam coś miłego, przyjemnego? Czy ty już dzisiaj przeżyłeś coś miłego, ciekawego? Bo słuchajcie, z jednej strony to my w ogóle przeżywamy dużo miłych i ciekawych rzeczy. Ja na przykład dzisiaj wypiłam rano super pyszną kawę i to jest moja przyjemna rzecz. Gdybym siebie o to nie zapytała, to miałabym pewnie koło wieczora takie poczucie, że no nie wiem, czy przeżyłam coś przyjemnego. Gdybym się na tym nie skupiła, nie dała swojej uwagi na to, czy ja przeżyłam, czy nie przeżyłam coś miłego i ciekawego. Bo my jesteśmy takim krytykanckim trochę narodem, skupiamy się na negatywach. Ja zachęcam do tego, żebyście sobie próbowali aktualizować, ile wy macie fajnych i przyjemnych rzeczy, małe rzeczy, nie, że zdobywam Everest, zdobywam medal na olimpiadzie, tylko coś naprawdę miłego i dobrego. Jak zadacie sobie to pytanie o 18 i okaże się, że jeszcze nic nie przeżyłam, nic nie przeżyłem miłego, to macie jeszcze trochę czasu, żeby to nadrobić. O 23:50 może być już dość ciężko. I teraz zastanówcie się, z kim chcesz porozmawiać? Z tą bliską osobą, o której myślałaś na początku, czy może o kimś innym? Kiedy chcesz porozmawiać? Pamiętaj, że nie każdy moment jest dobry. Nie każdy moment jest dobry dla ciebie, ale i dla tej drugiej osoby. I trzecia sprawa, co chcesz powiedzieć? Możesz sobie napisać nawet lekką ściągę, tylko pamiętaj, ściąga to nie scenariusz, bo na rozmowę nigdy nie ma scenariusza. Możesz napisać sobie też takie zagadnienia, o co ty chcesz zapytać, żeby było łatwiej, bo w momencie samej rozmowy może pojawić się napięcie i może ci zrobić się pustka w głowie. Jeżeli my nie zaczniemy rozmawiać, to nie pandemia, nie globalne ocieplenie, nie asteroida, która uderzy w Ziemię, zmiecie Homo sapiens z powierzchni. My to potrafimy zrobić sami. Tylko że my, jako gatunek społeczny, potrzebujemy tego, żeby ze sobą rozmawiać. Potrzebujemy, żeby dawać sobie szacunek, żeby dawać sobie zaufanie, żeby dawać sobie zrozumienie. I naprawdę możemy to robić. Każdego dnia. Bo nie ma co odkładać na później wizyty u dentysty. Nie ma co odkładać na później piosenek, egzaminów. Nie ma co odkładać na później miłości. I nie ma co odkładać na później rozmowy.
rozmowę możemy zaczynać każdego dnia. Nawet jeżeli mamy poczucie, że coś nam nie wyszło, to nie jest tak, że mamy tylko jedną szansę. Żyjemy codziennie i codziennie możemy rozpoczynać rozmowę. Do tego was bardzo zachęcam. Już teraz się uśmiecham do blasku w waszych oczach, który się pojawi, jak zaczniecie rozmawiać. Dziękuję.